Michelle jest jedną z tych osób, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem. 19-latka mieszka na ulicach Berlina. Ponieważ żyjemy na ulicy, ludzie myślą, że jesteśmy bardziej podatni na zakażenie i częściej roznosimy wirusa. Kiedy wsiadamy do metra i ludzie zdają sobie sprawę, że jesteśmy bezdomni, oddalają się. Rzucają nam protekcjonalne spojrzenie i usuwają się. Dla nich jesteśmy szumowinami z ulicy. W Berlinie żyje około 2000 bezdomnych. Na początku pandemii większość kuchni polowych została zamknięta. Ciepłe posiłki stały się rzadkością, ale choć teraz sytuacja powoli się poprawia, jeden problem wciąż pozostaje bez zmian. Żebranie przynosi nam teraz znacznie mniej pieniędzy, bo ludzie trzymają się od nas z daleka i nie chcą rozmawiać. Wciąż bardzo niewielu ludzi wychodzi na ulicę, a ci, którzy już są, nie dają nam pieniędzy. Organizacja pozarządowa Karuna pomaga tym, którzy są w potrzebie. Dostarcza m.in. pakiety pielęgnacyjne. Zespół korzysta również z osiągnięć technologii w celu dotarcia do najbardziej potrzebujących. W najbliższym czasie Karuna planuje rozprowadzić wśród bezdomnych 2000 telefonów. Używamy aplikacji do zbierania informacji o tym, jak radzą sobie ludzie, których spotykamy na ulicy, i do oceny ich zdrowia. Takie inicjatywy gwarantują, że bezdomni mimo wszystko nie pozostaną bez wsparcia.